Bardzo zwróciłam uwagę na to, o czym pan pisał. Ja też myślałam o tym, czyli DSM-5, czyli system diagnostyczny dla psychiatrów, który od kilku lat funkcjonuje. Wcześniej było DSM-4. I tam kwestia żałoby. Kwestia żałoby, która jest przedstawiana, że ona powinna trwać nie dłużej niż 2 tygodnie. Po 2 tygodniach mamy do czynienia z depresją, czyli powinniśmy wkroczyć z leczeniem farmakologicznym. I jak pan pisał w swojej książce, Washington Post zrobiło dziennikarskie śledztwo i okazało się, że to wszystko... Możemy tutaj oczywiście powiedzieć, że to jakby to była teoria spiskowa, ale to się okazało prawdą, że to firmy farmaceutyczne miały wpływ na powstanie no, czegoś tak fundamentalnego dla psychiatrów, ale też w związku z tym dla pacjentów, ich rodzin, że właśnie stan żałoby, stan smutku, który jest po czyjejś śmierci, po stracie, że on jest czymś nienaturalnym, jeżeli trwa dłużej niż 2 tygodnie.